Kłaniam się, Jakub Szyndlar, firma Planalp. Często pytacie Państwo, jakie wybrać opcje do maszyny, jakie wybrać narzędzia do maszyny, jaki powinien być taki pakiet startowy, żeby ta maszyna od razu była gotowa do działania. No i dzisiaj przyjechałem do naszej głównej siedziby w Warszawie i postaram się Wam to pokazać. Bo dobór opcji do maszyny i dobór oprzyrządowania nie jest taki prosty, jakby jeżeli ktoś nie ma doświadczenia technologicznego, to może popełnić wiele błędów. Dlatego to my to zrobiliśmy za Was. Najzwyczajniej w świecie dobraliśmy najczęściej spotykane maszyny, najczęściej wybierane opcje i taki podstawowy pakiet oprzyrządowania, dzięki któremu można rozpocząć pracę od razu. Nie musimy nic dokupywać, żeby zacząć programować i obrabiać swoje pierwsze detale. Nie bez powodu wybraliśmy ST15 i VF2. To są jedne z najczęściej u nas pytanych maszyn. Najczęściej właśnie o te maszyny pytacie i to na nich się dzisiaj skupimy. No i taką podstawą wyposażenia jest oczywiście imadełko, są oczywiście oprawki, jest kilka frezów, są dwie głowiczki. Maszyna jest wyposażona w pełni, od razu tak jak powinna być. ST15 jest najbardziej popularną tokarką u nas, nie bez powodu. I do niej również dorzucamy noże, dorzucamy twarde szczęki, dorzucamy wszystko, co jest tak naprawdę potrzebne, żeby day one zacząć produkcję zaraz po szkoleniu, zaraz po instalacji i oczywiście po transporcie. Nie bez powodu mówimy, że nie sprzedajemy maszyn. Sprzedajemy kompleksowe rozwiązania technologiczne. Poza narzędziami i wszystkim innym, o czym powiedziałem, oczywiście pierwsze zalanie blazerem również jest w pakiecie. 65 tysięcy euro to jest całkowita cena za pakiet, maszynę, wyposażenie, opcje, instalację, szkolenie i wszystko inne, o czym dzisiaj mówimy. 65 tysięcy, z czego wystarczy 6,5, żeby zacząć, bo 10% płaty własnej to 3 lata darmowego RRSO w finansowaniu HASA. Do 7 lat można to finansować, sprawdźcie nas. Zostawcie swój kontakt na dole, odezwiemy się i damy ofertę, której nie ma nikt.